Anna Wojda, witam po przerwie. To jest program Rzecz o Prawie, a w nim kolejny gość, Mariusz Filipek, radca prawny w Kancelarii Prawnej Filipek i Kamiński. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Zdobył Pan tytuł prawnika pro bono 2017 roku w konkursie organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita i serdecznie oczywiście gratuluję Panu tego wyróżnienia. Dziękuję. Wychodzi na to, że jest Pan społecznikiem udzielającym pomocy prawnej. Czy to znaczy, że każdy, kto przyjdzie do Pana kancelarii, może liczyć na pomoc? Pani redaktor, nie tylko społecznikiem. Oczywiście pracuję zawodowo. Żeby być społecznikiem, trzeba pracować zawodowo. Tak, jeśli chodzi o to, czy może ktoś przyjść, czy każdy może uzyskać pomoc prawną, nie każdy. To nie jest tak, że pchamy ludzi, którzy przyjdą z pomocą, tylko chodzi o to, że chcemy udzielać pomocy prawnej profesjonalnie. To znaczy, jeżeli w naszym zakresie mieści się dany problem, z największą przyjemnością pomożemy. Natomiast nie chcemy też pomagać osobom w problemach, których my jako nie jest w orbicie naszych zainteresowań. Czyli kancelaria nie specjalizuje się we wszystkim, tak? A co jest tą dziedziną, w której można liczyć na pomoc? To ja powiem tak. Szeroko pojęte prawo cywilne, tak. Natomiast prawo karne nie. Już nie, już nie. A pamięta Pan swoje początki, od którego zaczęła się w ogóle przygoda z pro bono? Tak. To tak, moje początki to kilkanaście lat temu. To ta przygoda już trochę trwa. Tak, ta przygoda to trwa. Ale jest to bardzo miłe, sympatyczne. Mhm. Moja przygoda zaczęła się od takiej pani, która to jeszcze wcześniej mieliśmy siedzibę kancelarii nie w tym miejscu, które jest obecnie, tylko w innym miejscu na drugim piętrze. I pamiętam jak dziś, jak właśnie te kilkanaście lat temu ta pani o kulach weszła do nas na to drugie piętro. Miała problemy z bankiem. Chodziło o rozwiązanie problemu kredytu, który gdzieś tam niestety zawarła, ale później miała problemy ze spłatą. Udało się ten problem rozwiązać. Oczywiście nie mieliśmy żadnej gratyfikacji za to, bo szkoda jej było. Po prostu nam zrobiło się jej szkoda. I tak to się zaczęło. A pamięta Pan jakieś jeszcze inne ciekawe przypadki z tej długoletniej historii? Pewnie było ich dużo. Było ich mnóstwo, także to mogę powiedzieć też o takim człowieku, rolniku z miejscowości, który na pierwsze nasze spotkanie przywiózł 3 worki różnego rodzaju dokumentów, które miał do przeanalizowania, żeby mu pomóc, żeby przeanalizować. No, takie miał problemy. No tak, to wymagało dużego zaangażowania z Państwa strony w takim razie. Aż chcę zapytać, to kiedy macie Państwo czas na pracę zawodową, bo to jednak pomoc pro bono pochłania. Tak, ale tak jak powiedziałem, ta specjalizacja pomaga selekcjonować sprawy i jednocześnie nie angażować się w coś nowego, czegoś, czego nie znamy. Mm-hmm. Jeżeli czegoś nie znamy, to lepiej powiedzieć temu. Tak, myślę, że nie jesteście Państwo w stanie zaangażować się i pomóc tak, jakbyście chcieli. Dzięki temu my oszczędzamy czas, ale jednocześnie jesteśmy pewni tego, że to, co pomożemy, wiemy, co robimy. No nie dajecie też Państwo takiej złudnej nadziei, że ktoś może liczyć na pomoc, jeśli z góry wiecie, że może się nie udać, tak? To prawda, to prawda. Na swoim koncie ma Pan też pomoc dla wielu organizacji. Jak trafiają do Pana kancelarii? Pocztą pantoflową ludzie sobie przekazują wiadomości? To różnie. Ja od wielu lat, ponad 10, współpracuję z Fundacją Centrum Pro Bono. Mhm. I Centrum Pro Bono jest takim jakby przekaźnikiem różnego rodzaju spraw, różnego rodzaju podmiotów. I stamtąd gro właśnie tego typu organizacji zjawia się u nas. To chciałam Pana zapytać jeszcze o Wschodnie Forum Firm Rodzinnych, bo jest Pan jego współorganizatorem. Co zyskują dzięki takim spotkaniom firmy rodzinne?
To ja powiem tak, to prawda. Od 3 lat to jest taki jakiś mój pomysł. Od trzech lat współorganizuję tego typu przedsięwzięcie. W tym roku również się odbędzie. Nawet mogę, nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć. Proszę. W tym roku również się odbędzie, 15 października. To już niedługo. Tak, to za chwilę. I powiem tak, kilka lat temu byłem na pewnym przedsięwzięciu i potężnym kongresie. Mm-hmm. Potężnym kongresie ekonomiczno-prawnym i jednocześnie było wiele paneli. W tym był jeden panel właśnie o firmach rodzinnych. Nie wiem, czy przypadkiem, być może to los skierował do tego panelu i zauważyłem, jakby zaangażowanie tych ludzi, zauważyłem, jak emocjonalnie, z jaką empatią opowiadają o swoim biznesie, jak przekazują z ojca na syna, jak to wszystko funkcjonuje. No i jakie problemy przy tej okazji się pojawiają? Oczywiście. I tak niesamowicie mi się to spodobało, że postanowiłem również ten pomysł zaszczepić u nas na wschodzie, w Lublinie. No, z sukcesem, jak widać. Udaje się. Jest to bardzo ciężka praca. Ale się udaje. Natomiast dzięki tego typu przedsięwzięciu jednoczymy te firmy. Staramy się je zaangażować i pokazać im, co to są problemy, jakie są problemy. Oczywiście szereg podmiotów mówi o sukcesji, czyli o przekazywaniu tak naprawdę całego majątku, a więc w ogóle dorobku firmy z ojca na syna, czy z syna, czy z ojca na córkę. Mhm. Wiele tych firm funkcjonuje jako podmioty, jednoosobowa działalność gospodarcza i tu naprawdę pojawia się szereg problemów, później przekazując i jak przekazać tego typu firmę. No, są nowe przepisy, które mają w dużej części te problemy rozwiązywać, więc może będzie trochę łatwiej. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Mhm. A jak obserwuje pan rynek i patrzy na innych prawników, to ma pan wrażenie, że równie chętnie angażują się w pomoc charytatywną jak pan? Czy to tak nie w każdym przypadku działa? To znowu nawiążę do mojej kooperacji z Centrum Pro Bono. I tam, jak się spotykamy, no to mam do czynienia i z małymi, i z dużymi kancelariami. W dużych kancelariach są na przykład wydzielone osoby, wydzielone zespoły osób, które angażują się w pomoc pro bono. No, ale w dużej kancelarii to jest trochę łatwiej. Przepraszam, że panu przerywam, bo jednak jest duża kancelaria, jest ileś osób. Łatwiej wydzielić kilka osób, które będą się w taką pomoc angażowały. Ale są małe kancelarie, gdzie no, trudniej znaleźć ten czas, a jednak ludzie się chyba angażują z takiej kancelarii też. No tak, ale pani redaktor, to też zależy troszeczkę od człowieka. Zdecydowanie. Jedni chcą pomagać, inni nie. Tak, jeżeli ktoś ma w sobie tą empatię i wolę pomocy, to znajdzie czas. Trzeba to po prostu pogodzić na przykład ze snem i spać godzinę mniej. Dobrze zorganizować czas, jednym słowem. Dobrze zorganizować czas. To ostatnie pytanie. Jakieś wyzwania na najbliższe miesiące? Ma pan jakieś plany? Nie wiem, jakaś nowa fundacja, stowarzyszenie? Jeżeli się zgłosi, na pewno pomogę. Jeżeli będzie w orbicie zainteresowań kancelarii i prawnych aspektów tego, co robimy. Jak najbardziej tak. Wyzwania, to trudno powiedzieć o wyzwaniach. Trzeba pracować i robić to, co się umie najlepiej, a jak się ktoś zgłosi, to jak najbardziej pomóc. Czyli jednym słowem, jest pan otwarty na nowe pomysły, nowe wyzwania. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gratuluję tego wyróżnienia raz jeszcze. Moim gościem był Mariusz Filipek, radca prawny w kancelarii Filipek i Kamiński. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13:00.